Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na kanale iCoEmil, gdzie opowiadamy o życiu i podróżach po Japonii. W dzisiejszym odcinku idziemy na coś bardzo, bardzo ekskluzywnego. Idziemy na yakiniku, czyli japoński grill, do tej oto niesamowicie tajemniczo wyglądającej restauracji, która jest za mną, restauracja Ushigoro w Ginza. To jest bardzo drogi yakiniku, więc w tym odcinku pokażemy wam, jak wygląda takie high-endowe, naprawdę wysokiej klasy yakiniku mięsko w Japonii. Zapraszam do środka. Aiko też dołącza do ekipy, idziemy na coś dobrego, będzie mu jeszcze kolega zaraz. Aiko, excited? Kokyu yakiniku, amari tabete nai ne? Sonna ni tabe ni itta koto nai. Datte konna takai yakiniku shochu korel wake nai desho. Itsumo yasui yakiniku de. Tanoshimi? Tanoshimi. Patrz na te tajemnicze drzwi, gdzie tutaj się wchodzi? O tutaj, tutaj Aiko. Tu są drzwi. Kore kabe mitai ni mieru. Tak, wygląda jak ściana. Otwierają się wrota. Ale elegancko. Gdzie mieli swój pokoik. O, mamy taki rozdzielony miejsce. No dobrze, to jesteśmy w restauracji. Tutaj mamy menu na dzisiaj za 10 tysięcy jenów od osoby. Antoyomu. Kiwami Akami Course. Lin Wagyu Course. Oh yeah. To, na nie hajteru. Mazu 牛の刺身から始まって Sashimi? Wow, ok. Będziemy jedli surową wołowinkę. Przeniesie nam browarki. Czyli będziemy jedli wagyu, wysokiej jakości japońskie mięsko, wołowinę. Zobaczymy, jak to będzie. Będziemy to smażyć tutaj na grillu. Mamy grill i będziemy sobie sami smażyć. Dołączył do nas mój kolega Koyama. Na zdrowie. Na zdrowie. Koyama konna 高級焼肉は? 初めてだと思う 多分初めて すごいね 高いよね 高い Zestaweczki Sashimi Tak, dostaliśmy sashimi z wołowiny. To przechodzimy do mukbangowej wersji tego wideo, czyli zaczynamy jeść. Już to troszeczkę w zakulisami zaczęliśmy próbować. Nie mogliśmy się oprzeć. Ale tutaj mamy tak tan, czyli gotowany język krowy. Niezwykle delikatny, mięciutki. Uszkoda się w ustach. U nas tutaj coś, co przypomina polskiego tatara, czyli surową wołowinę z cebulką. Jako tabene? Nie. No to ciumale tabe ciata, ta smaczki jednak. Tak, już nie mogę się doczekać, zaczęła od razu jeść. Tatar jest super, naprawdę. Zwykle słodkie, delikatne mięsko, jeszcze z jajeczkiem surowym, to wszystko surowe. A tutaj mamy już prawdziwą wieprzowinkę, tak powinna wyglądać, jeszcze piękny kolor ma. Też ma surową, w takim słodkim sosie. Trzeba, niesamowite. Uczta się zaczyna. Pan będzie nam smażył mięsko. Patrzcie, jak to wygląda. Wspaniałego. To jest ponownie język krowy. Zróbmy zbliżenie, żebyście to zobaczyli. Pan nam także tutaj utrze trochę wasabi, świeże wasabi z korzenia, a nie żadne tam stópki. Patrzcie, jaka obsługa. Wszystko nam tutaj usmażą elegancko. Nic się nie przepali dzięki temu. I zaraz bierzemy się za jedzenie. Musimy przeciąć języczki na kawałki mniejsze trochę. No to zaczynamy prawdziwą ucztę yakiniku. Jako smacznego. Co my tu mamy? Mamy tutaj język, dolną część języka. Jest tu. I to jemy z cytrynką. Itadakimasu. Gotowa? Tan. Tak, język. Próbujemy. O, dobra. Mięciutki, delikatne mięsko.
Aiko, wcina niczym krówka, długo żyje, więc trochę to zajmie. Myślę. Tutaj mamy górę języka i tą część jemy z miso. Inaczej się to spożywa. W ten sposób. Tu wygląda. To jest takie bardziej chrupiące, nie jest aż takie miękkie. Dotrzymałeś? Dotrzymałeś. Fantastyczne. こっちの方がなんか食べ応えがある。噛み応えがある。Tak. Bardziej trzeba gryźć. Bardziej taki właśnie taki teksturę lepszą. Widziałeś, jak smakuje. Arabi z wasabi, tak? Z wasabi, dobra. Jemy z wasabi. Takie wasabi, które jest starte z korzeniem, nie jest aż takie ostre, więc możecie spokojnie jeść. Bardzo dobra. A, inny smak masz to z dupki. Dobra, lecimy. Harami. Soczyste mięsko w środku, medium rare. Na zewnątrz idealnie przysmażona. Harami mo to ma to na skinę. Po każdym zabierają nam talerzyki, żeby się nie pomieszały smaki. Patrzcie, jak tutaj elegancko jest. Tak elegancko, a mi słoma z butów wystaje. Źle ubrani w ogóle. Wieśniak ze mnie. Napadam kolejny. Patrzcie, to mięsko jest tak delikatnie pocięte. Pewnie od razu się usmaży. Patrzcie, jak on tym manewruje. Te płomienie. To jest sztuka. To jest sztuka, żeby tego nie zjarać. このクリという部位なんで、この肩の下のなんかこの辺の肉だったけど、これは違う、美味しくないから、この肉を。これは味がついてるので、そのまま食べたいと思います。パッシャキトゥデアカ、ハイトゥカンダー。うわー。 Okej, smakuje trochę jak szynka. To Aiko potwierdza, smakuje jak szynka. Kolejne cudowne rzeczy. Jaki siabu. Zapytajmy się mojego kolegi, jak mu smakuje. Koyama, oishi? Oishi, honto hamu. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tym razem nie ma takich płomieni. To dlatego, że to się smaży na mniejszym ogniu. Dzisiaj tak tutaj przywiązują uwagę do podania. I do sos. Nóżka krówki, zobaczcie, podaje w takim niesamowitym sosie. O! Ale zapach. Bardzo odświeżające, ok, jako już zjada. Wow. To jest dobre, to jest niezłe. Z tym sosem. すっごい柔らかくて、なんか口の中でとろける。メタフィジカル przeżycie obawy. Dostaliśmy teraz zupkę. Z czym to jest zupka, Eko? なんか牛タンとカブの、ほら、これつくねみたいな。Tak, mamy tutaj zmielone mięsko językowe. Już tak wygląda w środku. Przepyszne. Ten rosołek taki fajny jest. Jest szczytki. Sypło się. Sypło się, nie. On za fajne rozobrazy. Wszystko jest tak delikatne, rozpływa się w usta. Nic nie trzeba gryźć prawie. Teraz czas na główne danie Chateaubriand. Nie wiem, czy
olbrzymawia. Wow. Świata płomienie. Zwykle tłuściutkie, soczyste mięsko. これは私がずっと楽しみにしてたシャトーブリアンです。ヒレ肉の中心部分で少ししか取れない1匹の牛から。To wygląda niesamowite mięsko. Nie jest aż tak mocno przysmażone, troszeczkę krwiste. No, jakie słodkie. Dzięki temu sosowi oczywiście, ale samo mięso też samo w sobie jest idealne, słodkie. Nasz dziadek to powolutku. Nie tylko po to, żeby wydłużyć długość tego filmu i mieć więcej reklamy. Po prostu tak, że to jest takie dobre. Nie chcę się śpieszyć z jedzeniem tego. Perfekcja. Ikura demo taberu. Tego aży wa shikkari shiteru no ni, sugoi niku ga fuwa fuwa shiteru kara, naka, shun te kuchiru naka de nakunatchau naka. Momentalnie się coś takiego zjada, po prostu wow, rozwala mózg, jak to jest dobre. Staliśmy kolejną porcję grzbiet krowy, katarosu, zabutan. Bardzo soczyście to wygląda. Zacznę ten kolor, dużo tłuszczyku, ale to jest dobry tłuszczyk, który warto jeść. To będzie w wersji sukiyaki, bo tutaj podany ten sos, surowe jajko, albo surowizna, pozdrawiam, oraz ryż. Okay. Odświeżmy sobie nasze podniebienia pomidorkiem. Ja, przechodzimy do sukiyaki. W sosie mięsko. I ten mięsko zginie tamago ni karamete. A w ten sposób, tak? Do jajeczka, surowego jajka mieszamy. Dobrze wymieszajmy, żeby się nie zmarnowało. Co? Od razu do buzi? Zajmę taberu? Całość? Całość do buzi? Zmieści się? Chyba nie. Zapijemy jeszcze surowym jajem. Wow. Wow. I jak smakowało? Tamago no kono kimi ga nōkou da shi. Wiem, no ale wszystko wypił. Nie możesz nic zmarnować. Rewelacja. Wersja sukiyaki. Coś niesamowitego. Właśnie, jajeczkiem z tym ryżem. Szkoda gadać. To naprawdę jest warte tej ceny. Od jednej osoby około 330 zł. 10 tysięcy jenów za taką kolację. A to jeszcze nie koniec. Słuchajcie. Główne danie. Co my tu mamy? Steaki, tak, steaki, tak. Lubimy steaki, mamy tutaj sosik. Co to jest? Yamaha wasabi. Górskie wasabi, okej. Okay. Trochę inny kolor i trochę inny smak. Jest żółte i zielone. I sól. Itadakimasu. Proszę, wygląda steak. Wow. イチボっていう牛の尻尾にところの肉らしい。じゃあまずその誰か。はい。うん。ソセのだから。ソセ。だ。うん。うん。あおなおで。ああ。肉を厳選。Tak, niesamowite to mięso. Będziecie w Japonii, wyłóżcie kasy, idźcie na wagyu. Idźcie na jakiś dobry wagyu. Najlepiej w Kobe. Będziecie w Kobe. Pojedźcie do Kobe, po prostu na wagyu. Naprawdę pojedźcie, bo to warto zjeść. To jest tak niesamowite to wszystko. My tutaj chyba nie mamy mięska z Kobe, ale też wymiata. Teraz posadzi. Aha, okej. Okay. Teraz solo. Ja to też lubię właśnie z sobą bardzo. Dużo dam, ja to lubię z sobą.
つきすぎて。おや。おった。おら。おらはい。おらはい。Solo jest mega. Idealnie się komponuje ten smak słodkiego mięsa ze słonym smakiem soli. Nanka, siło de sugoi niku no umami ga hikitatte. Siło mo oishii shi. To jest dobra sup. To jest naprawdę dobra sup. Amai ne kono siro. Aż słodka, potwierdzę. I co, ostatni? Wasabi. Ja mam wasabi. Wasabi. Górskie wasabi, okej. Nie próbowałem, damy dużo tego. Ostre! Dobra, jedziemy. Jedziemy z tym, jedziemy. Boju z mięsem nie jest aż takie ostre. Nie jest ostre, nie czuć tak, żeby ci płomienie chciały wychodzić z nosa. Nic takiego, to nie jest to wasabi, które znacie. Oj nie. Aaa, oshikatta. Ja pan, この肉が一番おいしかったかも。食べ応えもあるし、厚みがあって。で、しかも、すごい、やっぱりこれも柔らかくて、で、適度な旨味があって、おいしい。全然食べ飽きない。この3つの種類のソース、わさび、塩なので、違う風な味付けを楽しめるので、より。Każdy kawałek to zupełnie inne doświadczenie kulinarne. To jest naprawdę niesamowite w tym wypadku, wydaje mi się, że tyle jest wersji jedzenia mięsa. Wagyu, kocham cię. Korea? Hej, kapaj. Nie? Nie? To nie jest... To jest... Dobrze, mamy tutaj ocet do ramen, czyli zimny makaron w koreańsku. Ups, Trochę, troszkę, dobra. Dzisiaj akurat był szczyt Kim Trump, trochę nie wyszło, ale my zjemy sobie pioniański ramen na zimno. Nie, bo zupełnie inny. To trochę inny, ale okej. Okay. Mięga mu inny. Tak, prawie pioniański ramen, prawie pioniańskie cold noodle. Nie. To jest taki bardzo poświeżający smak. Więc potem całe mięsko, które było takie słodkie. Teraz jemy taką zimną zupę. To naprawdę oczyszcza kubki smakowe. Super. A, no i to jest pewnie znowu głowinka. Deser. Ręczniczki rozgrzewające. Pachnie? Pachnie, bardzo ładnie. Mamy tutaj deser, ja mam deser z herbaty chłodzicia. Spróbujemy. Ajko, co masz? Pulin też? Amin dofu, okej. No i zanim przejdziemy do deseru, czy było warto wydać 10 tysięcy jenów, czyli około 330 zł na taką kolację? Na bardzo dobre, wysokiej jakości wagyu w Tokio, w Ginza. Ajko? Was it worth it? Czy było warto? 1万円でこれだけいろんな種類の肉食べられるんだったら、まあ一度ね来てもいいかなと思います。To nie jest takie jakiniku typu all you can eat, tabe hoda, gdzie możesz się nażyć jak świnia po prostu, może nażyć jak krowa, lepiej powiedzieć. Bo ja się nie czuję przeżart, czuję się najedzony, czuję się, że zjadłem dobrze, elegancko i smacznie, ale nie czuję się na żarty po prostu, żebym następnego dnia miał jakieś problemy żołądkowe lub po prostu się źle czuł. I czasem tak jest, pójdziesz na takie tanie jakiniku za 3000 jenów all you can eat tabe hodai i nażerz się i no potem się źle potem czujesz. Ja się czuję w tym bardzo dobrze. Zupełnie inne doświadczenie i doświadczenie, które myślę zostanie wam na dłużej niż po prostu nażarcie się za jak najmniejszą kwotę na tabe hodai jakiniku gdzieś tam w Tokio, czy gdziekolwiek gdzieś w Japonii. Więc jeśli będziecie mieli okazję, zajrzyjcie do jakiejś fajnej knajpy w Tokio i spróbujcie czegoś naprawdę porządnego. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie komentarz, jeśli wam się podobała taka forma mukbangu, czyli no takiego właśnie takie pokazówki jedzenia, pokazujemy jak jemy i co jemy tutaj w Japonii. Jeśli chcielibyście więcej takich filmów na kanale, to dajcie nam znać w komentarzach.
zostawcie łapkę w górę. No i jeśli jesteście nowi na kanale, to subskrybujcie ten kanał, gdzieś tam na dole jest przycisk. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnych. Pa pa. Pa pa. Pa pa. A ja sobie zrobię epilog z deserem. Już nikt nie chce nagrywać, już są zmęczeni. No dobry ten deser. Nie? Dasz nudę. Chorytami się. Aha! Zostaw! Nie! Okej, okay, dostałem jeszcze kolegę. Papa, już i u dzieciaków. Uuu. A my jaka? Ma chyba najlepszy. I ci mam osi osobę.